Więc mieliśmy... Co mieliśmy w dniu dzisiejszym? W tym best of five, a to jest dopiero mecz numer 3, a to jest do 3 wygranych, a maksymalnie 5 map może być rozegranych. Co mieliśmy? Mieliśmy drewniane przedszkole w mapie numer 1. W mapie numer 2 mieliśmy... Ja nie wiem, co mieliśmy. To nazwijmy to meczem typu epic. Co będziemy mieli w mapie numer 3? Mam nadzieję, że będzie dosyć ciekawy mecz. Podobny do tego, co było ostatnio. Jeżeli chodzi o ciekawość, ale może niekoniecznie biegające ultraliski gdzieś w koło. O, to byłoby dobre. Okej. Okay. Przyjrzyjmy się, haczerka jest. Standardowo. Początek na razie standardowy. Natomiast jeżeli chodzi o Terana, standardowa rzecz na tej mapie to zrobić 3 raksy na Zerga. Teran tego w tej chwili nie robi. Teran ma podwójny command center, dostawia sobie również baraki. Supply D po jedno. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Nie, no wiem, o co to chodzi. Jeszcze cały czas myślę o tych wcześniejszych grach. Dosyć długo trwa ten turniej, powiem szczerze. Za często mówię powiem szczerze, ale zawsze jestem szczery. Od godziny 19 to... No, 19 trochę to idzie, ale czekaliśmy półfinał za półfinałem, rozgrywaliśmy, teraz finał jest rozgrywany. Trochę dłużej to leciało niż chyba myślałem, że będzie. A ilu graczy w ogóle brało udział, to w sumie bez znaczenia. No dobra, bunkier dostawiony, zostawiony healera z przodu. Naprawdę on stawia z przodu bunkier? Why? On chyba nie oglądał żadnych streamów nigdy nigdzie i nie wie, że tu się nie stawia bunkra, ale to jest w sumie dobra, to jest dobra rzecz. Przyprowadzili człowieka, który nie wie, czegoś się nie robi i on to próbuje to zrobić. I byłoby to fajne, gdyby nie to, że gra na Nercia, gdzie nie do końca to będzie wyglądało. Tak jak pewnie jakby chciał, żeby wyglądało. No dobra. Lingi podbiegły, zobaczyły bunkier, mamy pierwszą krew. Jaki jest pomysł Polaka? Na szczęście nie znajdę Santurk po raz kolejny. Ta ostatnia gra to był pierwszy mecz z Nidus Network, który widziałem, że Nercio wygrał. Do tej pory jak grał Nidus Network, przegrywał wszystko po kolei, przegrywał jak leci. Jeżeli natomiast kibicujecie, proszę Państwa, jeżeli kibicujecie Polakowi, zmieńcie sobie kolor na czerwony, suby mogą zrobić Katta Strong jak najbardziej, katta.pl, zapraszamy pokazać tam oczywiście nasze polskie emotki, osoby, które nie mają subskrypcji mogą albo kupić subskrypcję, albo, co jeszcze ważniejsze, fajniejsze, mogą sobie zmienić przynajmniej kolor na czerwony. Kolor na czerwony. APM-y u dołu widzimy, APM-y to są akcje na minutę. Ponad 500 u Terana w tej chwili, średnia u niego to 400 z... Wow, z kawałkiem. No dobrze. Roach Warren dorzuca sobie Polak do obrony przede wszystkim. Taki tu jest jego master plan. Rozwala też kamienie. Trochę to zajmie tymi lingami, ale trzeba się jak najszybciej zająć. Z banalnego powodu. Tu jest idealne miejsce, gdzie można stawiać siege tanki. Ogólnie. Czołgi stawiane w tych dwóch miejscach, przerzucane przez medivaki, są strasznie niebezpieczne. Spor. Żeby nie zaszalał sobie z tej strony, tym bardziej, że Banshee już się pojawiało. Healer spróbuje poharasować, ale jest speed na lingach. Trzeba jak najszybciej jednak kamienie zniszczyć. Dziabaj, dziabaj, dziabaj go, dziabonga. Na styk? On może nie zdąży tego zniszczyć. Nie zdąży tego zniszczyć, jeżeli czołg byłby teraz zrzucony. Okej, jedna salwa, ale będzie gryzł do samego końca. Będzie gryzł, aż będzie bolało. I teraz mogą się ganiać. 1,5 sekundy zajmuje zanim siege tank wystrzeli po tym, jak jest rzucony. A to oznacza, że lingi mają czas podbiec pod to.
Okej, okay. Bunker z przodu cały czas czeka. Bardzo defensywnie gra Healer, ale Healer robi znowu coś dziwnego. A tym czymś dziwnym jest zwiększony zasięg dla Liberatorów. Jest Fusion Core. Wiecie, jak to jest mocne? Ten zasięg będzie wynosił teraz 9, a to oznacza, że bez Mutalisków Nercio albo Koruptorów Nercio nie będzie w stanie z nimi walczyć. Więc jeżeli on się tutaj gdzieś ustawi, no z tyłu się tu gdzieś ustawi, zablokuje wydobycie całkowicie. Pomysł tak zwany pierwsza klasa, tylko trzeba się oczywiście dobrze ustawić. Znaczy widzi, jest spor, jest szczęśliwy. Aha! I co teraz? No musi podejść. Wystrzelił 3 razy. Udało się jednak. No, myślałem, że jednak będzie jakieś miejsce, gdzie nie da się tak podejść. Więc to nie zadziałało tak, jak miało zadziałać. Ale w Nerczu na całkowitym luzie. Tup, 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 tup. Rozstawił się. Wup. Okej. Okay. Na razie 5 overlordów zostało zabitych. Wow! 5 overlordów, 500 minerałów straconych. Wikingi zabiły 5. Trafi? Ale mało brakowało, by trafił. Niewiele. Niewiele. 500, taka blokada, no to jest denerwujące, tym bardziej, że ten Wiking się wycofał. Ciekawi mnie dalej to rozstawianie. To w tym game, late game też będzie denerwujące, bo będą mogły się Liberator ustawić w miarę bezpiecznym miejscu. No i znowu jest rozstawione. Jest przesadzony. No, zasiąg. Prośba o pauzę. Okej. Okay. Lag na serwerze. 500 ping. I co dalej? Po tym 500 pingu będzie się działo. Pojawiają się takie. Są one bardzo denerwujące. Ja mam 86. Już działa, już działa. Ctrl Alt F i się pojawia ten mini skrót u góry. Dobra, wydobycie w jednej z baz po części zostało zablokowane. O tym mówiłem, Spire jest potrzebne. No i idealnie się tutaj ustawił. Chyba na pewno Nerczy nie ma możliwości zaatakowania tego. O, jest przesadzanie się pół centymetra do przodu. Dalej Nerczy nie ma opcji, żeby to zrobił. Przynajmniej tego nie widzę. Obie bazy są przyblokowane. Od tyłu Nerczy szuka swojego szczęścia. Też nie. Też nie. W ogóle nie pamiętam, jaki jest zasięg tego Corrosive Bile. Jak już powiedziałem, bez mutalisków ani róż. I nawet jeżeli tutaj za dużo jednostek nie jest zabitych, to one i tak nie wydobywają. Wydobycie Polaka to jest 1600 w tej chwili. Kolejne drony będą obrywać. Oj. Chyba nawet i Ravenger mógłby paść. 4-5. Auć. Czekam na koruptory. W sumie świetne zagranie. Ile jest tych liberatorów? W tej chwili 5 sztuk. Dlaczego... Koruptory, moim zdaniem... Są jednak mutaliski, a nie koruptory? Naprawdę? No mutaliski będą fajne, żeby poharasować. To jest oczywiście plus, ale w bezpośredniej walce przeciwko liberatorom się nie sprawdzają całkowicie. Z drugiej strony wtedy będzie to wymuszało, żeby liberatory były złożone. Żeby sobie latały, a nie były rozstawione. Bo jak jest rozstawione, nie atakuje jednostek latających. No i teraz co? Trzeba szukać odpowiedniego miejsca, żeby zaatakować. Zobaczymy, co z liberatorami się stanie. Aktualnie żaden został zniszczony, atak z powietrza. Liberatory i tak za chwilę padną. Tu już jest przynajmniej wygrana bitwa Polaka. Za chwilę będzie wygrana bitwa Polaka.
Tylko co dalej? Trzeba się pozbyć kolejnych liberatorów porozstawianych. Po stronie prawej jest jeden, po stronie lewej jest drugi. Inaczej tutaj cały czas nie wydobywa. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden do zniszczenia. Jak widzicie, liberatory nie atakują budynków, nie mogą atakować. Dzięki temu spory są w stanie walczyć z nimi w jakiś sposób. Pierwsze ultrale się pojawiają! Hurra! I szczerze powiedziawszy, że te ultrale skończyłyby się, tak z 5 sztuk by się pojawiło, byłoby pięknie, bo Terran ma problemy, nie ma ulepszeń. 2-1 za chwilę zaskoczy, ale Polaka jest stworzone już 2-2. Nie ma liberatorów teraz, bo są mutaliski do walki z tym. Polak spróbuje poharasować coś, mógłby Siege Tanka zniszczyć, gdyby chciał. Zniszczył. Wymuszony też steampack. Auć. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o... Wiecie, o czym mówiłem? Mutaliski nie nadają się do walki z liberatorami. Po prostu nie nadają się, te są oczywiście rozstawione. Ile jest dzików? Na razie 2 sztuki. Polak tu będzie świetnie atakował, będzie zmuszał teran tego, aby ten pojawił się jak coś na creepie, jeżeli szłoby tutaj do walki. Dzik jeszcze próbuje tą armię pogonić. Oj, biedne dzicisko zostało zabite. Parę mutali jeszcze czekam. Trwa przestawianie jednostek, będzie ostrzał z góry, poleci na to wszystko. Na razie nie. Dobra, poleciało. Mutaliski tak się tym będą zajmowały, ale nie zajmują się wszystkim. Zaopatrzenie armii jest dosyć podobne. 2-2 zaskoczyło u Polaka. Cadmus Plating też jest gotowy, więc armor już 7. A to oznacza, że taki Marines zadaje raptem jedno obrażenie. Jedno obrażenie. Ach, zakopane miny. Na szczęście nic. Uła. Zabolało 5 zabitych jednostek. Gdzie jest Overseer? Oj. Ała. Już Overseer się pojawił. Chwilę za późno. Szkoda tej stacji armii w tej chwili. Naprawdę szkoda. Te dwie miny, parę tych jednostek dał radę ubić. Dorzucone infestory znowu będą fangale. Zobaczymy, czy będzie znowu dziabanko. Czy będą dziabać się nawzajem. Plus 3 do ataku. Plus u Terana. Plusem Polaka jest to, że przynajmniej nie tak w plecy zapobiegamy jak w ostatniej grze. Koruptory dorzuca, będzie mógł się bronić przed dropami, to jest dla niego bardzo ważne. Niestety wydobycie Terana jest w tej chwili, no potężne, jest bardzo mocne. Trzeba więc cofnąć albo część jednostek, albo stracić ekspansję. Aktualnie tego nie robi, nie cofa. Szkoda, że są tak złapany. Gdzie są koruptory? 2 sztuki poleciały. Gdyby jakiś fangal, chociaż jeden, to mogło być już po grze. Niestety bezfangalowo nam się tutaj stało. Wielka szkoda. A gdyby był koruptory, takie pakowanie do medivaków kosztowałoby go raczej dosyć dużo. Koruptory z lingami czekają. To jest świetna wiadomość dla polskiego gracza. Bo drop tu nie ma prawa nic więcej zrobić. Na razie, że zostanie zdropowany, to tutaj nie wyjdzie. Dzik ustawiony razem z roachami. Pod to też zdropować się nie da. Medivac będzie zestrzelony. Zestrzelił jednego medivaka. A tu będzie się Polak bronił. Plus 3 jeszcze się nie rozpoczęło, ale i tak jest przewaga. Zobaczcie teraz Marinesa. Marines zadaje 8 obrażeń. To oznacza, że zadaje tylko jedno obrażenie ultraliskowi, kiedy jest ta tarcza. Więc nie szaleje. Lingom też nie zadaje tylko 6 obrażeń. A jak zaskoczy plus 3 do obrony, to już w ogóle u Polaka będzie świetnie. Koruptory. No mówiłem, że koruptory w ostatniej grze brakowało czegoś latającego. W tej grze sprawdza się to idealnie. Mamy co? 2 medivaki. Za chwilę będzie tylko jeden medivak. Co się z tymi dzikami stało? Czemu one tak tańczyły przez chwilę? Do końca nie rozumiem. Mimo, że Polak ma mniejszą armię, a i pojawiają się już ghosty. W ostatniej grze nie było ghostów, tu są ghosty. Ghosty są jak znalazł na tą kompozycję. Wydobycie jest na korzyść Terana. Tu niestety jest problem. Polak w ostatniej grze był w stanie przynajmniej eko rozwalać przeciwnikowi. Teraz walczą na równym prawie, że eko. Gdzie są go... Naprawdę? Tory? Widzę tory. Tory na koruptory mogą jak najbardziej być. Koruptory rzucone prosto. Ach, znowu infestor złapany.
Szkoda, widzisz, słyszałem steady shot, ultraliski trochę jednak topnieją w tej chwili. Nie wszystkie zostały zniszczone, a one powinny się cofnąć teraz do regeneracji. Jak najszybciej powinny się cofnąć do regeneracji. Transfuzje tu są potrzebne, bo może stracić za chwilę Polak parę tych jednostek na minie. Stracił jednego dzika na minie, stracił na szczęście tylko jednego dzika na minie. Ależ one się ledwo trzymają. Plus 3 do obrony, już jest tworzone. Może by takie Patent Glance byłoby fajnym pomysłem. I Greater Spire, czas na Broodlordy. A jak są Broodlordy, no to wtedy już Ghosty nie mają takiej dobrej opcji, żeby wystrzelić. Jak działa ten Steady Shot? Tak to jest, Steady Shot się nazywa. Steady Targeting. Ja i tak będę mówił Sniping Round na to z przyzwyczajenia. Jeżeli Ghost wydaje rozkaz ataku, nieważne jak daleko, oczywiście wystrzał tego, nieważne jak daleko Ultralisk się schowa albo inna jednostka, czy też Link, jeżeli w ciągu 1,43 sekundy nie zostanie zaatakowany wtedy Ghost, albo nie, inaczej nie tyle zaatakowany, co obrażeń żadnych nie otrzyma, idzie ostrzał, zadaje 170 obrażeń, do tego wszystkiego przenika przez opancerzenie, czyli może mieć nawet armor 185, on i tak zada tyle obrażeń, co trzeba, po prostu przejdzie przez to. Mamy pierwsze Broodlordy, no dwie sztuki, trzy sztuki to jeszcze jest trochę mało, chyba że będzie dobry Fangal. Tak sześć sztuk i można czuć się naprawdę bezpiecznie. Polak jest ładnie rozstawiony, Broodlordy tworzone ze strony prawej. Do obrony przed Broodlordami będą tory, zasięg tora to jest jednak tutaj 10, a zasięg Broodlorda 10,5. Znaczy było 11 jakieś? Ja myślę, że jest 10,5. To jest 11, czyli jeden większy. Tylko trzeba oczywiście mądrze powalczyć, Broodlordy już ruszają, pamiętajmy o dzikach pod spodem, one będą ważne, żeby no, broniły przed Marinesami. Polak rusza do boju, ma ciut większe zaopatrzenie armii, no i teraz pytanie, jeżeli nawet będą Broodlordy zniszczone, to wtedy dziki po prostu resztę wybiją i musiał ten healer decydować się albo jeden, albo drugi do ataku i armia została zjedzona. I to jest zniszczone. Dlaczego tak się cieszyłem, że widzę koruptory, a nie mutaliski na dłuższą metę? Bo widzieliście, co się działo z mutaliskami. Raz, Marinesy atakują z automatu. Marinesy mogą też atakować od razu mutaliski. Jeżeli jeszcze Marinesy są na drugiej linii mają bliżej mutala pod ręką, to będą w niego strzelać. W koruptora już nie. Koruptor sobie lata tak w spokoju. I koruptor atakuje medivaki przede wszystkim. Koruptor przy jednostkach masywnych zadaje dodatkowe obrażenia, przy czym jednostek masywnych latających tutaj na razie nie widzimy, nie ma po prostu battlecruiserów. Próba przejęcia złotej ekspy, to jest ciekawy pomysł, gdzie są te koruptory? Jest 8 sztuk, dobra, to zostanie wypatrzone, koruptory gdzieś lecą, byłby fajny fanga, dobra, jest dwójka. Do tego opancerzenie z automatu tu jest dwa koruptorów, więc liberatory zbyt dużo nie są w stanie złego tutaj zrobić im. Nawet jeżeli bardzo chciały. To podczas jednej salwy zadają te dwa obrażenia oczywiście mniej. Wydobywa healer bardzo mocno na górnych ekspansjach. Polak na razie mu w ogóle nie przerywa. Dla odmiany w tej grze nic nie udało się jeszcze zabić. Ale to co posiada polski gracz naprawdę jest mocne. No i dobra. Ruszyły changelingi. Broodlingi są gotowe, żeby zaatakować. Jest skan, teraz będzie z lewej. Ich Fangal poleciał. Część ghostów nie może używać swojej umiejętności. Kolejny Fangal by się tam gdzieś przydał. Jest namierzanie. Koruptory wydaje mi się, że obrywały. Są namierzone. Dziki też giną. Czy wystarczy armii Polakowi? No ma Broodlordy z tyłu, które powinny mu wystarczyć do tego wszystkiego. Podbiegnięcie pod Broodlordy maruderami nie jest dobrym pomysłem. To naprawdę nie jest dobry pomysł. Ja bym powiedział nawet, że to jest bardzo zły pomysł. Dobra. Ekspa zniszczona. No do walki przykładem by się przydał coś latającego. Wikingi kiedyś były dobre. Tego na razie nie mamy. Dorzucone kolejne ultraliski. Ktoś o tym mówi, słonie. Ja od czasu lanu w... Nie wiem, czy mógłby być w Kłomnicy. Nie był Kłomnicy. Nie pamiętam, gdzie był ten lan. Mój pierwszy lan, na którym byłem, coś komentować. Rasowym, polski teren. Trybownik rasowy. Nazwał je dzikami. Mówi, że to są dziki, nie jakieś słonie.
W sumie to są, pasuje na to, że dziki. Miał healer pewnego rodzaju przewagę, przez pewien czas miał przewagę, w końcu sobie gnięcie. Miał przewagę dzięki temu, że była blokowane było wydobycie u Polaka, ale to już są GG Lordy i GG Ultrale. GG Liski. Oleż, nie pop... W Wings of Liberty ostatni raz widziałem coś takiego, taką ilość Broodlordów, szczerze powiedziawszy. Ojejku. Ale jeszcze, jak atakują w ogóle Broodlingi? Atakują jako jednostki naziemne, ale pierwszy ten atak, jak zlecą, zadadzą od razu z automatu 20 obrażeń, a potem gryzą. Zdają 20 obrażeń, a potem po prostu podgryzają. No z tym już się walczyć nie da w żaden normalny sposób. Próba przebicia przez planetarkę nie udała się, więc druga planetarka jest atakowana, ale armia Polaka trochę jednak tutaj topnieje. Zobaczymy, jak bardzo będzie topniała, bo za chwilę nie będzie już w ogóle Marinesów z tej strony. Ekspansja została zniszczona, więc Eko oberwało, on tutaj stoi. No, Wikingi robią swoje, to jest pewne, tylko co z tą armią naziemną, która przestaje istnieć? Nercio chyba liczy na to, że to już jest wygrane i trochę głupio to zagrał. Ale przysłanie koruptorów to było tyle dobry pomysł, że w tej chwili, przez chwilę przynajmniej Wikingi walczyły nie z tym, co trzeba. I tak zaopatrzenie armii jest dwukrotnie większe u Polaka. No, ała. Serce boli przy takiej stracie jednostek. Jak tam Eko? Podobne jest. Jest bardzo podobne. A jak 20... No tak, to będzie zniszczone. Eko nie będzie za chwilę. Mógłby Fangala rzucić, nie ma jednak potrzeby, ale tak się prosiło Fangala. Wow, ale to... Ale ścieżka zdrowia! 30 parę SCV-ek, 35 dokładnie zabitych. Liberator był bystry, uciekł stamtąd. Chyba Polak tego już nie przegram. Tak na to patrzę i widzę ten dochód na poziomie tutaj Mołdawii i to wygląda źle. To wygląda bardzo źle. Okej, okay. 3 do 0 wygrane dla Nercia. Śmiałem się przed rozpoczęciem turnieju, że mówię, ty patrz, jaką będziesz miał piękną wygraną i łatwą. Chyba nie myślał, że się tak umęczy na tego terana. Na pewno nie myślał, że tak się umęczy na terana w tej chwili. Drop u dołu. Koruptory już się lecą przywitać z tymi mediwakami. Jeszcze górą armia może spróbować zaatakować, ale tej armii jest po prostu za mało, żeby cokolwiek udało jej się sensownego zrobić. Nercio stracił 15 Broodlordów, a i tak jest cały czas do przodu, jeżeli chodzi o cały mecz. Zobaczmy, Baning Ness, do tego wszystkiego plus 3 do ataku w końcu. Lingi wysłane zniszczą Ghost Academy, bez Ghost Academy nie zobaczymy duchów produkowanych w faktorkach z Techlagrem. Uwaga, Suchar, przychodzi przerażony High Templar do Zelota, Zelot się na niego tak patrzy i się pyta, a tobie co się stało? High Templar, a nic, zobaczyłem ducha. Teraz muszę się napić z 5 litrów wody, bo chyba się odwodniłem. Nakarmiłem też pół Afryki tym sucharem. A naprawdę podnosi to wszystko, to już jest dawno temu posprzątane, on dalej chce jednak latać. Okej. Okay. Coś ktoś tutaj jeszcze? Na coś ma nadzieję, Nerczy zaatakuje od tyłu, mógłbym sobie wbić się od tyłu. Ok. Więc pięknie, 100 dolarów wygrywa Nerczom, 25 dolarów wygrywa Healer, BO, Best of 5, właśnie nam się zakończyło. Wielkie dzięki za uwagę na YouTubie, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć. A osoby na streamie...